Jadwiga, czuj się selfie, czuj się selfie. Jadwiga, to tylko drabina. Cześć, witam was bardzo serdecznie, jestem Karol 95, symulator kozy, jedziemy. Okej. Dobrze, tak. Nie, mam dość. Słuchajcie, popenetrujemy trochę obrzy... Jest koza, jest przyjaciółka nasza, koza Dorota, koza... Nie, Dorotka, przepraszam, nie chciałem cię uderzyć. Dorotka, mogę cię polizać? Okej, możemy Dorotkę zabrać ze sobą, okej. I jedziemy na party, na piknik, Dorota, jedziemy, jesteś ze mną, jesteś, okej. Może na ulicę, Dorotko kochana, Dorotko. Dorotka. Ej, nie, Dorotka, co ja ci zrobiłem? Nie chciałem cię zabić. W stronę słońca, ale ja czuję problemy, coś tu może się... Właśnie, nie zdążyłem. Dorota! Dorota chyba poszła z tirem. Dorota, wiedziałem, że tam jesteś. Dorotka, nic ci nie jest. Złapałem ragdola w tym momencie. Nie, efekt ragdola jest świetny. Czy uda nam się uderzyć w szklarnię? Ragdoll Edition, rewelacyjna rzecz. Nie, w Goat Simulator. Możemy robić ragdoll. Okej, a jakbyśmy chcieli wspiąć się tutaj na przykład? Nie, no Jezus. A mogę podnieść piłkę do kosza. Batuta! Batu! O nie! O tak! O to! O nie! Holy motherfucker! Air Gairin Easy! Odblokowaliśmy osiągnięcie, które świadczy o tym, że chyba potrafimy wysoko skakać! Kozo Jadwigo! Ragdoll w powietrzu! Dałem radę! Jadwiga ma chyba dość egzystencji na tym świecie. Powstań! Jedziemy dalej! I tu jest bieżnia! Wyczuwam problemy. Ja wejdę na tę bieżnię tyłem. Ale my wylecimy pewnie, co? Jadwiga! Ała! Au! Treadmill layering! Kurde, a Jadwidze oczywiście nic się nie hacz tak o te płoty, bo mnie cała twarz boli, jak tak robisz. Jadwiga. O! Czy to jest Szymon? Kozioł Szymon? Koźle Szymonie! Mogę cię polizać? Co, stracił przytomność? Kozioł Szymon? Mogę cię wziąć ze sobą? Szymek, no chodź ze mną, Szymcio! Szymcio, ja nie będę na ciebie czekał, mój język nie jest dla wszystkich. No taki elastyczny język, rzadkość w grach, tylko w Goat Simulator. Szymek, jak zaraz do mnie nie... Jadwiga, co ty robisz? Postanowiłeś policzyć mech, tak? Może, a tutaj Kasia leży i siekiera, poszliśmy na asfalt, okej. Tam widzę całkiem przyjemną mieścinę, czy to jest skocznia napciarska prawdopodobnie, okej, udajmy się. Jadwiga, właśnie wysadziłaś tira, nie wiem, czy jesteś świadoma tego. Nie, ty nie jesteś świadoma niczego. Ty jesteś martwą kozą. O, możemy tu wejść. Otwarte. Basen bez wody, to było... Trampoline! O, tak! O, możemy chodzić po drabinkach? Kozy Jadwiga? No nie wierzę. Chodzenie po drabinach, kozy Jadwiga. Au. Gienek, słuchaj. Chciałem ci powiedzieć, nie? Że chciałbym polizać twoje kolano. W tym momencie chciałbym to zrobić. Dasz się polizać? Gienek, daj się polizać! Nie wierzę! Gienek, ja cię tylko polizałem w piętę, Gienek, idź popływać na basen za nocą. Gienek, nie rób takich Harlem Shake'ów piętą. A my idziemy na nie łap ragdoli, kozo Jadwigo, już jesteśmy w domu. Okej, jedziemy sprintem, kozo Jadwigo i ragdol, tak? Wow. Przez ragdole możemy brać rozbieg, tak? Kozo Jadwigo, au, nie wiem, odbiliśmy się. Wracamy na miejsce, a jednak spadamy. Dobrze, ja, skoro ja nie gram w tę grę, to ja posiedzę i popatrzę, co koza Jadwiga ma nam dzisiaj do zaproponowania. Na batutę, Ała. Nie wierzę. Koza Jadwigo, nic ci nie jest, mam nadzieję. Ała. Dobrze. Ja chcę wejść tu. Jak ja mam teraz stąd wyjść? Pewnie po drabince. No tak, drabinka. Okej, jedziemy po drabince. Super. Koza Jadwiga z głową robi takie rzeczy, kurczę, jak Samantha Stosur na polu, na korcie do tenisa nogami. Kozo Jadwigo, haczysz o każdy szczebel głową, tak. Mogę coś polizać po drodze? Nie, złapałem ragdola. Dlaczego ten ragdol mnie tak kurde wykańcza? Ragdol, okej, jedziemy. Pod górkę. Kop dziurę, ale ty liżesz nawet powietrze, potrafisz lizać. Kozo Jadwigo! I teraz, aha, musimy się dostać na bok, okej. Spokojnie, Kozo Jadwigo, delikatnie powiedziałem, Kozo Jadwigo, daliśmy radę. No nie krzycz do mnie, ja widzę, że jesteś napaloną kozą. I do góry, o tak, i jesteśmy. Jesteśmy na szczycie, tam widziałem jakiegoś gościa, a tutaj? Tutaj może jakiś bonus, żadnego bonusa, no szkoda, bonus RPK może, bonus koza. Pan chyba pracuje. Pracuje albo merda nóżkami, a ja jako koza zrobimy level experimentation.
3, 2, na paralotnie, może spadnie na paralotnie. Czy jest taka szansa? Nie, chyba za późno. Okej, okay, spadł i ja też spadam. I w powietrzu ragdoll, jest ragdoll. Kozo Jadwigo. Kozo Jadwigo, gdzie jesteśmy? Kozo Jad... Co? Jadwiga, czy tobie tu jest niewygodnie? Powiedz mi tylko, to się wyjdziemy stąd. Aha, jednak poszłaś spać. Dobrze, no. Dobrze, a stacja bezonowa, możemy stać stację. 3, 2, 1, cio... Ja wiem, Jadwigo, ja wiem. Okej, okay. Miejsce budowy. Czy tu znajdę jakieś, kurde, jakieś, nie wiem, może trochę siana dla... O. Nie, ryjem w to się nie wchodzi, kozo Jadwigo. Nie, pada się też nie na kolana przed takim urządzeniem. Nie no, biorę to ze sobą tylko... Au! Ja bym chciał jeszcze raz na basen wejść. Może tędy... O, o, jesteśmy! Tu ten Piotrek leżał, okej. Okay. Piotrek, okej, okay, weźmy po drabince. Nie, nie róbmy problemów, kozo Jadwigo, po drabince. Nie hacz rogami. Jadwiga, czuj się selfie. Po... Jadwiga, to tylko drabina! Okej, okay, moi drodzy, to by było na tyle w dzisiejszym odcinku Symulatora Kozy 2014. Jeżeli odcinek wam się podobał, jeżeli chcecie kolejne odcinki z Kozą Jadwigą, pamiętajcie, żeby zostawić łapkę, zasubskrybować mój kanał, jeśli oczywiście chcecie zostać tam na bieżąco oglądać moje materiały z Kozą Jadwigą i inne materiały, oraz zostawić komentarz, który uzasadni to, jak bardzo, bądź też w ogóle podobał wam się odcinek. Zazwyczaj nie podobają wam się, w ogóle już się do tego przyzwyczaiłem. Prawda, Kozo Jadwigo? Nawet Koza się ze mną zgadza. Tyle, mistrze, żegnam się z wami dzisiaj serdecznym mistrzowskim łokciem razem z Kozą Jadwigą. Zamiast pół powie Koza. Kozo. Nie ragdoll, nie ragdoll. Żegnaj się z moimi mistrzami. Na razie, mistrz. Na razie, mistrze. Jeżeli ten mistrzowski odcinek spodobał ci się. On się spodobał. On się spodobał. Zostaw łapę w górę i komentarz, a ja następnym razem bardziej postaram się.